Witam was serdecznie. Jedziemy sobie pod Ustawę. Własną mamy naczepę. To nasza naczepa, oczywiście mała. Mam nadzieję, że też będzie to ładnie. Towar nam dowiozą. Musimy się jechać na załadować najpierw. W takim wypadku. Dziękować. Idziemy sobie pod ustawę. No, zobaczymy. Siedemdziesiąt jest, chłopie, jedź. No. Szesnasta za dziesięć. No. Ale w końcu swoją naczepę mamy. Jest dług, jest kredyt, ale damy radę. Na Słowację jedziemy. Póki co jedziemy po załadunek. Załadowali. Paliwo mamy. Przed nami długa trasa. Rynek ładunków, bierzemy fasolę, 7 ton, 54 tysiące. Nie wiem, gdzie to jest, tam. Dobra, ładunek. No i jedziemy. Lecimy. 7 ton, 54 koła to nie jest. Trochę. Kilometrów trochę dużo, ale. Co zrobić? Wyjąć panie długie. Boże, ja mam. Nie, ja mam wyłączone, no właśnie.
Eurotrucka, jakiś krótki filmik. Ja sobie resztę dojadę sam, poza kamerką, no ale mogę nagram wam chociaż te 150-200 km. Mamy 3500 zrobione naszą ciężarówką, naszym manem. A to jest już kawał, to już jest troszeczkę dla niej. Chociaż dla niej to jest nic tak naprawdę. No halo, mam nakaz. Dziękuję. Miałem nakaz skrętu. Debile. Oj, oj, oj. Odcierka była, ale to. Od razu zjeżdżamy sobie na pas. Tankowanie mamy, wszystko jest jak się należy. Więc zostało wszystko. A myślę, że do 185 km przejedziemy i gdzieś tam. O, tu korek. Z powrotem. Zobaczcie. U nas się w miarę szybko udało przez te bramki przejść. No pewnie wszyscy z nadmorza wracają do wakacji. Jedziemy. Nie będziemy się tutaj bawić, bo tu widzę, że lewy jest, prawy jest wolny, ale sobie lewym sięgniemy trochę. Póki gdzieś tutaj nie widzę tych muminków. A, ta ciężarówka tak się obija. Tu widzę, że już normalnie cisną. No tam lagata ciągnie. Dobra, lecimy.
mamy sznur trochę, no ale zaraz za lawetą zjedziemy. No. Nie, dobra. Teraz troszeczkę. Myślę, że... pomiar prędkości. Że tutaj nie ma. Co? I to się teraz wykąpę. I nałożę sobie maseczkę na włosy. Tak, jak on wyjdzie. Jak on tu wyjdzie, ja go biorę, ja się pójdę do rejestru. A później będę sobie maseczki razem otworzyć. Nie wiem, zależy jak to będzie godzina. No dobra. No, to jest 110, także lecimy 110. Dobra. Mam nadzieję, że tu nigdzie nie będą stali. Na Poznań będziemy się kierować, a policja przed nami. Dobra, lecimy generalnie przepisowo. Dobra, jedziemy. Zdążę. Wolniej, kurwa, jeść tym ciulem. Na łódź. No i co on stoi jak ta? No jedź. Tylko ty tu jesteś. Buraku ze wsi. Jedynym kierowcą. Dobra. Na Łódź lecimy. No to masz do Słowacji. Na Słowację lecimy. Generalnie. Mamy... 6-7. Także trzeba co mnie trąbisz, buraku? Który tam? Nie wiem, czy przypadkiem za mną policja nie jedzie. Nie, przede mną jest. Dobra.
Więc teraz trochę przyciśniemy. Oczywiście tak, wiadomo, nie? Z umiarem, oczywiście. Bo to jest serpentyna. Żebyśmy się tu nie wypieprzyli. Przecież... No tak bym... Tak w prawdziwym życiu by się nie zrobiło, wiadomo, nie? A że to jest tylko gra. Dobra, 75 km mamy. Akurat będzie stacja. I pytanie, czy będziecie chcieli drugą część mojej drogi? Na Słowację? Czy może sobie dojadę już sam? Zdecydujcie w komentarzach. No. 500 km będzie równo chyba, tak? No, mniej niż 500, tak? Więc jeżeli wam się odcinaczek podoba, to nie zapomnijcie subskrypcji oraz łapeczki w górę. Dobra, ja sobie tutaj go na razie zgaszę. Tankować nie zamierzam, jest 8 godzina, za 10. Dojechałbym ten. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to dajcie znać w komentarzu. A dojadę, zrobimy część drugą po prostu tego wyjazdu. A na razie cześć i czołem. Dziękuję, że byliście.